Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto przed wami Darkest Dungeon. Tak więc dzisiaj mamy taką drużynkę pierwszych weteranów. Jak widzicie, przygotowanych na tyle, na ile mi się udało. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że się uda. Idziemy na farmę, jako że zdobywamy dużo więcej odłamków. I powiem wam szczerze, nie wiem, czego się spodziewać w tym momencie. Więc tak. Wezmę ze sobą nie wiem ile prowiantu, ale też bez przesady, dobra. Ze 3 łopaty, 3 takie, 2 bandaże, 2 takie, 2 wody, może jeden klucz, uspokajacze i wyruszamy. Miejmy nadzieję, że tego nie pożałuję. Żeby nie było z Slabs etched with certain celestial designs were erected around the perimeter of the farmstead. The miller, lamentably eager for some early sign of improvement, fixed his watery eyes intently upon the wilted fields and listless mill. My gaze, however, was cast skyward, and I marveled at the limitless profanity of the stars, wondering what harvest might come. Dobra, no więc wracając. Nie będę was okłamywał, jest to chyba moje pierwsze podejście do tej planszy, więc nawet nie wiem, co mnie tak naprawdę czeka. Chociaż z tego co widzę, to chyba znowu to będzie takie na zasadzie, że po prostu wchodzimy i tyle. Czyli że wnętrz niepotrzebnie brałem. Tak czy siak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Riposta. Nawet nie wiem, co to jest, ale... Dobra. Robki. Na zaraz ze 70%, na ogłuszenie 40. Okej, nie wiem czemu nie mam ze sobą ogłuszenia tych dwóch z tyłu. A dobra, pamiętam, bo one były tylko kilkurazowe. Na wyłań mamy ze 30%. Co daje nam, no 60% to się uda, więc proszę bardzo. Mamy to. Dobra, ty kolego. Nie zmieniłem mu jednego szkila. No jasne. A nie, nawet go nie zrobiłem, dobra. Ty w takim razie, kolego, no prawie nie. Jeszcze nie musisz nakładać bonusów, chociaż lada moment będziesz to robił, więc tak to by być gotowym. I tak 3-5, tutaj 2-3. Jukie, ty masz 14 życia. Dostaniesz skrowienia 3. Podasz go z maczugi. Dobra. Zakrzywienie rzeczywistość, co? Stres i... jakiś... debuff. Tak, dosyć standardowe. Ale na szczęście przynajmniej mamy szansę na to, że się chociaż dwóch pozbędziemy. Dobra, prawie, więc też tak. Nie wiem, czemu dostali stres, ale dobra. O, oczywiście, najgorsze co może być. Chociaż dobra, nie jest aż tak źle. I się zaczyna. Dobra, w takim wypadku ty, koleżanko, przydałoby się, żebyś dobiła tą dwójeczkę. Dobra, już po nich. Na całe szczęście. I teraz tak, to ma 6. Ze wszystkich możliwości chyba najbardziej teraz przydała właśnie ballada. I tak. Uderz to. Super. Największy problem w takim razie został rozwiązany. Oczywiście. Czyli widać, że tego trzeba się pozbywać bardzo szybko. Okej. Jest koń pociągowy. Niedobrze. Tak, bardzo niedobrze. Czyli... Mówię, że jest niedobrze, a jednak... Dobrze kojarzyłem, co on robi. Taki paradoks tego wszystkiego, ale dobra, mniejsza z tym. Okej. To jak zwiększa? Nosi bioobrażenie 25% celność. Mogę go dobić albo nie. Ja zaryzykuję z dobiciem. Oczywiście się nie udało. W takim wypadku trujący podmuch. Proszę bardzo. Dobra, jest martwy. W takim razie uderz jego. Serio. Abyśmy mieli dwóch pokonanych. No nie, gro. Musiałaś. Musiałaś po prostu zepsuć. Okej. W takim wypadku...
Mam kogoś zestresowanego? No niby ona jest trochę podstresowana, ale... nie wiem. Nie, bitewna ballada. Zdecydowanie. Musimy po prostu przyspieszać moją drużynę jak najbardziej się da. Czy jest ktoś mocno ranny? Nie. No bity. Przynajmniej na kilka rund mam teraz wielkie bonusy do wszystkiego. Zdeptanie oczywiście. Gorzej być nie mogło, powiem szczerze. Jeszcze ona, jako tak ok, ale krzyżowiec. Nie wiem, czy to coś zmienia dla nich, ale okej. Okay. O, ja ze strach na wóble, tylko nie one. Ale dobra, goście, możesz stamtąd używać swoich zdolności. Ballady możesz, ale nie możesz żniw. Niemniej jednak, to krwawienie jest nie aż tak efektywne jak zaraza, którą ona wywołuje, więc... po prostu bitewna ballada. Nie zdać nic ująć. Oczywiście. Koń dostaje za mało obrażeń. I tak wręcz powinienem zamienić ich miejscami, ale... wielkie różnice mi to teraz nie robi. Tutaj 5, 10, 2, 5, a... krytyk 20% może wejdzie. Nie. Jak na złość, muszę to odpocząć. Gdyby nie to, to może nawet bym ich dobił. No tak to muszę zrobić w ten sposób, liczyć na to, że koń zginie. Dobra, w następnym rundzie zginie. Seb w dłoń. Niedobrze. Całe szczęście mam badaczkę zarazy, która może to usuwać. Może mi coś teraz tłumaczy, czemu nie dał tą umiejętność, która jest nieulepszona. Tak. Leczenie badziewne, ale przynajmniej mogę usuwać statusy. Co wydaje mi się jest nawet bardzo cenne w tej lokacji. Dobra, 3-6. Spróbuj w ten sposób. No i mamy 9. Było warto. Oczywiście. Jakby inaczej. No, że mi nie zaszło. I mężczyźnie życia. Dobra. Podleś jego chociaż ten punkt. Zaryzykuję. I delikatne leczenie dla wszystkich. Wiem, że nie duże, bo tylko 4. Ale moim odczuciu i tak wystarczająco dobra. Poza przestrzeniem czasu, co to ma być? Co jest? Corrupted curiosities, begging for examination. A, siedzące odłamki? Czasami chciwość popłaca. Okej. Okay. Fajna sprawa. W takim wypadku. Niech będzie tak. Domyślne ustawienie drużyny? Nie, no nie pasuje. Okej, okay, teraz jest dobrze. I wyruszamy. Kolory się zmieniają? Co? Okej. Okay. Powiem szczerze, nie wiem co się stało, ale... okej. Okay. Wow. Czyli... jakieś modyfikatory będą w ogóle. Gorzej tylko, że mam tutaj przeciwnika, który... tu mogę wam powiedzieć szczerze, jest już prosto z weterana. I do łatwych ton nie należy. Trzeba będzie się go pozbyć to czym prędzej. Fajnie by było, gdyby jednak nasz grajek ruszył się przed nim. W ten sposób chociaż go rozkrwawi trochę. Nie będzie lekko. Tu mogę wam powiedzieć od razu. Ale i tak wierzę w swoje możliwości. Dam radę. Dobra. Ty, mój kolego, masz 10. Tak czy jak, trzeba świniaka bić, zabić. Czym prędzej. No, gorzej, że on teraz jest na pozycji, z której będzie mógł szarżę swoją zrobić. Bo akurat jego znamy nawet bardzo dobrze. Jak mówiłem, w podstawowego Darkesta gram bardzo dużo. Kiedy on tyle stresu nałapała? Niedobrze. Chociaż stres nie jest tak wszystkim wielkim problemem, powiem wam szczerze. Można łatwo go redukować właśnie dzięki niemu. Sam to chyba będę robił. Szczególnie jeśli pozbędę się świniaka. Do tego co prawda jeszcze daleka droga, no ale... dobra. Nakręcaj się kapłanka. Jesteś moim jedyną nadzieją na to, żeby potem one-shotować świniaka. Albo w sumie młynarza, bo tutaj mieli celem być pokonanie młynarza.
Ale nie będę już działać. Dobra. Ta dwójeczka już nie groźna, no ale trzeba się coś zrobić, więc w ten sposób. I zaczyna się. Właśnie to, o czym mówiłem. Świniak naprawdę jest niebezpieczny. I jeszcze co? Psa, tylko tego brakowało. Dobra, pierwsza sprawa, krwawienie 2 na... przez 5 minut, nie. Okej, okay, teraz kolejne. Dobra. Kryształ prawie martwy, niestety prawie robi tu wielką różnicę. Tak więc krzyżowiec nie ma szans. Chociaż kapłanka niech zniszczy kryształa. Jednego chociaż. Drugi niestety przeżyje to. Chyba, że... Nie, dobra, świniak się wykończy. Przynajmniej tyle. Szkoda tylko, że drugi kryształ wybuchnie. I co jeszcze na nim? Dobra, czyli tracimy bohatera. Aha. Gorzej być nie może, powiem wam szczerze. Świniaka tak gryźć. Jest sens, ale nie. Muszę stresy je obniżać. Okej. Okay. Przynajmniej teraz świniak jest ograniczony do swoich słabszych możliwości. Dobra. Grzeczna kapłanka, dała się radę. I tak wiem, że mógłbym spłacić tego, no ale patrzcie, jaka ma szansę na to, że... No po prostu nic mu się nie stanie. Po prostu nie. Nawet nie ma co próbować go ogłuszać. Muszę po prostu bazować na tym, co mogę zrobić dobrze. Czyli czasem oczułbym to coś. I teraz szczerze nie wiem, czy zadawać mniejsze obrażenia, ale zwiększyć swoje szanse i tak dalej. Nie, dobra. Musimy się go po prostu pozbyć, zanim psa drużyna mi padnie. Jak mówię, świniak nie jest niczym wielkim. W szczególności w tej formie, ale... Dobra, czyli nie można... Aha, czyli nic nie będzie jej dotyczyć tym razem. To chociaż niech reszta dostanie bonusy. Dobra, cicho. Jesteś bliska śmierci, więc... Dobra, lecz siebie nawet za twoją jedynkę, żebyś tylko tu nie padła. I ile mam na ogłuszenie? Tak są drogą? 10. Nawet nie ma co, widzicie. Lepiej po prostu go siekać powoli, lecz stabilnie. Nie, błagam, nie. Zaczynałem prawdziwe kłopoty, powiem wam szczerze. Ciężko, że ta drużyna będzie mogła sobie poradzić, ale widząc coś, to już nie jestem tego aż tak pewien. Najgorsze jest to, że właśnie świniak znowu jest teraz z tyłu. No, a jeszcze teraz on oczywiście, swoją chyba najgorszą zdolnością. No dobra. Musimy dać radę. Powiem wam szczerze, nie wiem czego się spodziewać, ale musimy dać radę. Oczywiście. Oczywiście. Nawet nie ma co obsesowywać, po prostu trzeba wykańczać ich czym prędzej. Aha. Super. Super. Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Aha, jeszcze odmawiał uzdrowienia. Nie, co. Jednak moja drużyna nie była taka gotowa, jak myślałem, że jest gotowa. Dobra. Chociaż tyle. Koleżanko, ty bądź ostrożniejsza. A teraz trudno chlej swoją miksturkę, która jest niezbyt skuteczna, no ale... Wreszcie wiem, że to jest ten sposób, żebyś przeżyła. Nie. To jest jakaś zmowa? Dobra. Nie jest dobrze. Dobra. Czy jest coś jeszcze takiego istotnego na obecny moment? Świniak dostanie wystarczająco. Ten nie, więc smacznego. Aha, jednak się pomyliło jedno obrażenie, super. Kto uniknął, że... Serio, błazen.
Dobra. Oczywiście. Nawet nie ma co czekać, po prostu bij. Bij ile wlezie. To jest jakiś żart, co, że on ciągle tylko ją atakuje? Czternaście dostaje 9. Kiepsko. Chociaż tak czy siak musimy się pozbyć czym prędzej kryształu, więc mam gwarancję zniszczenia jednego kryształu. Drugiego też zniszczymy. Jest dobrze. No kolejny! Widzę co nie. To jest po prostu... Nawet nie ma przebacz, próbuję. Oczywiście, że nie. Czemu by miało zadziałać? Dobra. Lecz... Nie będę próbował. Tutaj już wolę te 9 obrażeń stabilne zadać. Dobra. Jego sobie atakuj. Dalej lecz, bo jednak nie jesteś jeszcze w dobrym stanie wystarczająco, żebyś mogła zająć się czymś innym. Ty kolego, podcinaj go. Może dostanie więcej krwawień, to będzie lepiej. Ta gra mnie zdecydowanie nie lubi. To bardzo mocno nawet. Dobra, cicho bądź. Ty ze swoim tym tonikiem leczniczym możesz przynajmniej ją powstrzymać przed śmiercią. Coś mi mówi naprawdę, coś dobrze nie skończy. 6, on ma 12. Nie no. Świniak jest teraz groźniejszy. No i jemu tylko 10. No i wytłumaczcie, skąd te różnice. Oczywiście. No, ale jest dobrze, przynajmniej tyle, że... No. I to jest tak, jak będzie następny ruch błazena, co trzeba... Chciałem z tym wierzyć, że to jest Rekin, ale i tak wolę mówić błazena. To zdecydowanie trzeba będzie po prostu obniżyć stres kapłance, bo jeśli ona się zestresuje, to już koniec. No co, szczęście ma odpowiednie zdolności, jak widzicie. Nie redukuje to może jakoś, nie wiadomo jak bardzo, ale najważniejsze, że redukuje. Oczywiście. O! Dobrze, gra chciała dobrze dla mnie. Miło mi z tego powodu. I to jest tak. W sumie krzyżowiec nic więcej niż bić go nie może, więc no. Ty obniżaj jej stres. Dobra, cicho. Nie. Nic nie zrobiłaś takiego porządnego, bądź szczerze, badaczku. Mamy to. Mamy co? Punkt drugi zaliczony. Co? Co? Poza czasem i przestrzeniem i znowu coś się dzieje. Ale nie wiem o co chodzi. Świeże zbiory, co? A. Okej. Okej. Dużo to nie zmieni, ale niech będzie, idziemy w ten sposób. I znowu jesteśmy na farmie. To jest strasznie groźne z tego co pamiętam. Ale zajmijmy się tym co jest istotniejsze, czyli wykańczaniem wszystkich mał. I jeśli będzie przerażenie, dobrze. Właśnie na taką okazję przygotowałem Laudanu. Dobierz to? Nie. Więc chociaż osób jego. Jesteśmy znowu na farmie, więc teraz przydałoby się. Teraz nawet nie wiem, czy w sumie bardziej. Nie, to, zdecydowanie to. Myślimy, to zwiększa
celność i szybkość. Dwie najważniejsze rzeczy dla nas teraz. No dobra, może poza... Nie wiem, jak to będę nazywać, no poza stresem. Czasem poza redukcją stresu, bo jednak ona też jest niezwykle potrzebna. Dobra. Może to być głupota, ale niech będzie i tak. Muszę się ich pozbyć czym prędzej, więc no. Lepszego sposobu nie znam. Ile? Jeszcze 20 stresu może przyjąć. To jeszcze raz mogę to zarzucić. Następna runda będzie odstresowaniem. Okej. Nawet jeśli to zarzucę, co? A nie, w sumie idealnie. Padną. Dobra. Dobra. Cicho bądź. Tym razem... Spróbuj. I dobrze. Nawet nie trzeba będzie jej chyba stosować aż tak bardzo. Nie, nadal by się przydał. Dobra. Dobijamy. On też padnie. Nie ma trucheł, więc jest bardzo dobrze. O, 4 parobków. Dobra. Powiem szczerze, naprawdę dobrze się trafiło, moim zdaniem, teraz z tymi parobkami. Mogę ich dobijać łatwo. Fajnie by było, gdyby dobiło ich oczywiście wszystkich jakieś zatrucie czy krwawienie, bo w ten sposób truchła nie będzie. Chociaż te truchła jeszcze by się może nawet przydały. Dobra. Tak, zdecydowanie by się przydało, może nie od razu i nie tak jak niektórzy mogą myśleć, ale takie jedno truchło, gdyby zostało, zawsze dobre dla kapłanki czy dla niej, żeby się odstresować. Właśnie nie będę dobijał tych truchów przekształconych w kryształ, chyba to powodowało. No nie. Znowu. No, dobra. Nie jest źle. Przegapiliście swoją okazję i to bardzo. Mhm, nasiono szaleństwa, dobrze. Ze stresem jest w miarę, więc można zarzucać to. I ile mnie szybkości? 3, kapłanka ile ma? 8, mimo tego, że jest wybór tych śmierci. Dobra. To dobijamy. To dwójka już martwa. Kapłanka dobije. No mam nadzieję. Dobrze, udało się. I dobi. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze ten kryształ, fajnie. A ta dwójka oczywiście martwa. Au. Nawet dobrze. Błaga mnie. Teraz to są już problemy. Dobra, nie marnuć, proszę cię. Bo tu mam ważną misję do wykonania, a nie jakieś zabawy czy coś. O, 70 zaraza, no ale nie ma przebacz, muszę. Jeśli wyglądzić to szybko, nie mówię z Steam, to będą spore problemy. Ty nie da rady nic zrobić, więc lecz. W sensie dałabyś radę, ale wiesz, no, wiadomo o co chodzi. Dobra, znowu 70. Tak jakby to był jakiś standard nowy. Tak czy jak widzę, że to będzie ostatnie starcie. Przed chyba końcem całkowitym. Dobra. Błaga mnie. Błaga mnie. O. Zepsułeś. Co ci wrogowie naprawdę są jacyś tacy... No nie szczególnie. Nie, 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 nie. Dobrze. Dziękuję, gro. Anger is power. Unleash it. Okej. Bitewna ballada oczywiście. No, nie marudź. Jakie ona bonusy w ogóle dostała? Okej, fajne. Szkoda byłoby wykorzystać, znaczy przegapić taką okazję, więc masz tutaj. A, dobra. Dobra. Wow. I to ja rozumiem. Dobra. I teraz leczenie. Jest na skraju śmierci, ale z drugiej strony leczenie nic nie pomoże nawet w takich sytuacjach, a tutaj. Bądź co bądź ma szansę i to sporą wykończyć któregoś z nich. Dobra. I tak wiem, że mogę spróbować dwóch naraz, ale niestety przegapiłem.
Wiele rąk, co? Okej, okay. Nie jest dobrze. Jeszcze przyspieszony zasięg, no bez przesady. Ile ma szybkości w ogóle? 4, a jako pierwszy się ruszył. Tak, bardzo realistyczne. A teraz dobijaj. Dobra. Pięć z dziewięciu, może nie robić, ale skupię w ten sposób. Panie, widzieliście co? Co się za porządne. I znowu szybkość 4, ona ma 11, oczywiście on jest pierwszy. Dobra, żeby nie stracić, i żeby nie stracić, muszę znowu tego użyć. Dalej nie wiem, czemu tego nie ulepszyłem, ale no. Okej. Okay. A, nie będziemy mieli okazji nawet go pokonać. Można nas wyrzucić, co? Co? A closer look, perhaps? Zapasy. Super, wołają mnie. Zaraz wrócę. Dobra. Mam zapasy, wygląda na jakąś szafkę, więc zaryzykuję. Wealth beyond measure. Wow. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Ale to chyba ten moment, w którym kończy się nasza szansa na bitwę. Czy na przygotowania, więc... Chyba to już tu. Zobaczmy, jak to się skończy. The poor fool still stands, battered and broken as his precious mill. Czyli mamy bossa. Dobra. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Jest odporny na krwawienie bardzo, na zarazę trochę. Na 143 HP. Nic innego nie zostało, jak nic zabić. Skinienie mistrza? A, parobków wyzywa. Dobra. Nie jest dobrze, ale dam radę. Na szczęście te parobki nie są jakoś szczególnie mocne, wiecie. Ja już naprawdę jest martwy. Oddech zimy? Co? Co? Namarznięty parobek? A, dobra. To robi już większe problemy. I jakiś minus? Wyłączone biegłości strażnicze. Okej. Okay. Jej efekty, znaczy twoje efekty i tak nic nie dadzą badaczko, więc w ten sposób musisz po prostu podejść tego parobka. Ty, moja droga, możesz dalej robić w ten sposób, ty masz póki co po prostu ładować swoją potęgę. A ty czytaj Pismo Święte, czy co tam robisz. Żeby nie było, nie nabijam się z religii czy co, jako tak, tylko po prostu chodzi mi o to, że ty, tak jakoś powiedzmy mi się skojarzył, nie wiem czemu. O nie. Nie jest dobrze. Zbiory? A, po prostu obszar wyobrażenia. Zamarzający parobek? Ramen pustki. Nie wiem, co robił, na szczęście mój mistrz uniknął. Dobra, cicho siedź. On już padnie, na szczęście. Ostatnio co zostało, to spłacić, tak. No i niestety się nie płaciło. No, to się, że to bardziej opłaciło. A ty, koleżanko, lecz. To jest w sumie ostatnie, co możesz zrobić teraz. Dobra. Ja oczywiście kolejny się pojawia, tak po prostu. To jest moim zdaniem lekka przesada. A nawet ciężka przesada. Dobra. No, oczywiście zbiorę. I znowu dwóch wrót śmierci. Dobra, starczy tego. Tym razem ty odstawisz trochę ją, bo jest już blisko zawału, a nie chcę, żeby mi padła. Ty oczywiście pokazuj swoje papiery, czy co tam jest. Dobra. To ci się udało, muszę przyznać. Mam jedno jeszcze, które powinno poradzić sobie, jeśli dostanie przerażenie. Żniwa? Okej, okay. Nie udało ci się za bardzo. Szkoda tylko, że dostałeś bonusy za to.
Nie, chociaż... Dobra. Ja tak mówię, nie, ale w sumie... Dużo to póki co nie przeszkadza, więc niech tak zostanie. Przemiana będzie bezpieczniejsza przez chwilę. Dobra, starczy tego biodolenia. Ty, kolego, bitewna ballada. Zdecydowanie musisz ją zarzucić, nawet jeśli ważniejsze byłoby odstresowanie. W ten sposób, dziękuję bardzo. Nie, proszę nie. A, okej. Mogło być gorzej. Dobra, teraz przy okazji, jak jest na tej pozycji, może lepsze leczenia ponowywać, więc... Aż tak źle nie jest. Skinięcie mistrza oczywiście. Kogo wzywa? Porobka. Okej. W takim wypadku rzuć na niego zatrucie. Tak, wiem, że Porobka powinien się pozbyć w pierwszej kolejności, ale... Wolę osłabiać, ile się tylko da młynarza. Bo to oni są moim celem, nie Porobki. A, dobra, pierwsza sprawa dostajesz to. Druga sprawa... Udało się jeszcze bardziej przyspieszyć, ale z drugiej strony jest za blisko zawału. Dobra. Bonusy. Wszyscy dostają trochę leczenia. Okej. Okay. 6 do obrażeń. Oddech zimy, można było się spodziewać. Dużo problemów to nie robi, powiem wam szczerze. Jakoś mamy sposoby na pozbywanie się tego. Może nie najskuteczniejsze, ale... Ważne, że jakkolwiek działające. Oczywiście żniwa na nią. 3, lecił 15. Mocne się leczy, nie będę ukrywał. Tak, teraz lament pustki. Dowiemy się, co on robi. Nie dowiemy się. Oczywiście. Wygląda trochę zmarnowana przez to, ale damy radę. I w sumie mamy już ponad pół godziny. Tym razem ballada. I w sumie trochę szkoda, że no. Jest jak jest. Skinienie mistrza. Wróblowy strach. Oczywiście. Mamy stres. I nic z tym nie zrobię. Dobra, nie chcesz, to się nie lecz. Reszta przynajmniej się uzdrowiła trochę. I tak. Dobra, padł. Musiałeś, młynarzu. Nie będę ukrył, starcie nie będzie proste, ale... Pomimo tego, że nie będzie proste, czuję, że... Jeśli wszystko dobrze pójdzie... To wielkim kosztem, ale możemy zwyciężyć. Oczywiście. I musiał dalej wrócić do ukrycia. Sytuacja jest jaka jest, nie pomogę jej. A nie, nie jest ukryty, dobra. To chociaż, jeśli tak nie mogę jej pomóc, to... Dobra, skinienie mistrza. Błagam, nie. Dobra. Aha, dostaliśmy stres za to, że udało się go pokonać. Super. No, o tym właśnie mówiłem. Wow, drugi pozytywny, nieźle. Dobra. I co mamy? Wiedziałem. Nie mogło być aż tak dobrze. Okej. Okay. Mamy przynajmniej teraz okazję z pozytywów, żeby go bić. Za te parę obrażeń, wiem, że niewiele. To chyba dużo nie zmieni teraz. Może uleczać z pierwszej? Nie może. Z drugiej strony muszę to zrobić, bo jeśli tego nie zrobię, to pewnie to by jeszcze więcej szkód nawyrabiało. Aha, nie pozwala. Super. To trzeba uderzyć. Już nie ma. Na szczęście na niego, więc... Z takich problemów to nie robi. No i zbiorę oczywiście. Jakby inaczej. Dwa, cztery wrażenia, nie. Zdecydowanie nie.
Dobra. No, jak na złość. Po prostu robi wszystko, żeby ona nie mogła uleczać. Niedobrze. Okej, oddech zimy. Nie jest dobrze, ale powiem szczerze, wolę nawet niech robi ten oddech zimy niż... co ja dałem pustki? Aha. Dobra. Dobra. Nawet nie wiem, co mam mówić. Ale coraz bardziej sprawdza się to, co mówiłem, że możemy tu wygrać, tylko że wielkim kosztem. I strach na wróble. A nie, jeszcze gorzej. Dziesięć stresu na rundę. Nie ukrywam, moim zdaniem to jest lekka przesada. Już. I wniosek na przyszłość. Drużyna nie była zbyt dobrze skomponowana. Ale chciałem sprawdzić, co to będzie, poradzić sobie, no i tak sobie radzę, wspaniale. Dobra. Tutaj mam okazję do zranienia obu, więc nawet nie będę czekał. Trzeba zrobić to w ten sposób. Tutaj kapłanka trochę podleczy. 11 stresu. No niestety nic lepszego nie można zrobić niż to. Zbiorę. Nie jest dobrze. Nawet bardzo. Nie. No proszę ci, gro, czym ja ci zawiniłem? Powiedz mi. Czym ja ci zawiniłem, gro? Dobra, udało się chociaż tyle. No okej, zakrzywienie rzeczywistości. No oczywiście już zbiory. I powtórka z rozrywki. Już ma 71 zdrowia. Super. No oczywiście. No oczywiście po prostu. Dobra. Co się mówi, że to już tyle. Po prostu polegliśmy. Chociaż... te... znowu oddech zimy i jest chroniony. Nie ma już dla nas nadziei. A szkoda, liczę na to, że może się udać. Nawet nic nie mogę robić. Tak blisko. Dobra. To teraz pora zobaczyć, czy mogę uciekać chociaż. Czy chcesz puścić farmy? No tak, niestety muszę. Niestety, aż trzech mi zmarło. No i tyle. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All
all will find their way to us now that the road is clear. No niestety. Powiem wam szczerze, no... jestem... rozpoczęty tym wszystkim. Pious and unrelenting. Nie dosyć, że straciłem dosyć dobrych bohaterów. Wraz z nimi artefakty i inne rzeczy, no co... Gold gleams like niestety. A dagger's point. Niestety zawiodłem. W takim też wypadku powiem wam tyle. Moja wola do kontynuowania Darkesta jest coraz to bardziej wystawiona na próby. Niemniej jednak postaram się nie poddawać. Może parę wypraw zrobię samemu. Odbuduję trochę pozycji i wszystko. A na obecny moment dziękuję wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że nie zraziliście się tym, jak okropnie zlamiłem. Niebawem postaram się oczywiście lepiej przygotowanym wyruszyć z powrotem. Może nie wiem już, czy będzie to od razu, czy po właśnie, dajmy na to, ulepszeniu pancerza, czy czegokolwiek. Ale na obecny moment to tyle. Następny Darkest będzie nie wiem kiedy. To wszystko zależy właśnie od tego, jak się przygotuję i kiedy będę gotowy mentalnie do kolejnych porażek. No i to tyle, jak już mówiłem. Trzymajcie się. Hej, hej.